Polska w ruinie okazała się pomysłem PiS-u na rządzenie. Edukacja. Pani Zalewskiej udało się zlikwidować dwie rzeczy: gimnazja, które wyrównywały szanse, i całą energetykę wiatrową. Minister Czarnek udało mu się zideologizować polską szkołę, nawet naukę historii w postaci HiT-u, i to prowadzi do sytuacji, w której 65% Polaków nie chce Lex Czarnek, a wśród wyborców PiS-u nawet jest przewaga 41-39 tych, którzy chcą weta dla Lex Czarnek. Tak rządziliście. Co więcej, edukacja domowa. 10-krotnie wzrosła liczba dzieci, które uciekają z polskiej edukacji, od 3 do 30 tysięcy przez czasy waszych rządów. Zdrowie. Miało być 6% PKB na zdrowie w roku 2023. Jest 4,81. Oszukujecie w statystykach, licząc 2 lata do tyłu. Inflacja najwyższa od 26 lat. Dzietność najniższa od II wojny światowej. Najniższa płaca realnie wzrosła więcej za PO-PSL, ponieważ w tej chwili jest ogromna inflacja. Inwestycje najniższe od lat 90. Jesteście nieudolnym rządem na trudności.